5 grudnia wspominamy błogosławionego Narcyza Puca, prezbitera i męczennika. Narcyz Puc urodził się 28 października 1877 roku w Sierakowie w Wielkopolsce. Chrzest przyjął 25 listopada 1877 roku w sierakowskim kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Uczęszczał do gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie w 1898 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie studiował filozofię i teologię w seminarium duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1902 roku w Gnieźnie z rąk prymasa Polski arcybiskupa Floriana Stablewskiego. Został administratorem parafii świętego Andrzeja Apostoła w Boruszynie. Potem pracował także w Obrzycku, Szamotułach i Wronkach. Narcyz nie tylko wykonywał posługę kapłańską, ale udzielał się także w różnych polskich stowarzyszeniach działających w zaborze pruskim. Uczestniczył w ruchu spółdzielczym w Szamotułach. Pracował społecznie w bankach ludowych i instytucjach charytatywnych. Najbardziej zapamiętano jego odczyty z historii Polski. Występował przeciwko wywłaszczaniu polskiej ziemi, pomagał przy zakładaniu organizacji skupiającej polskich rolników. W jednym z przedwojennych czasopism pisano o nim. Jako młody wikary pracuje przez szereg lat w parafii szamotulskiej i stacza sławne boje z początkującą naówczas w Wielkopolsce Polską Partią Socjalistyczną. Poza gorliwą pracą w kościele pracuje w organizacjach parafialnych, narodowych i oświatowych, jak również w ruchu spółdzielczym. Tuż przed wybuchem I wojny światowej został proboszczem w parafii świętej Jadwigi Śląskiej we wsi Mądre, w powiecie średzkim. W czasie wojny wspomagał stowarzyszenia i związki Polaków żyjących i pracujących w głębi ówczesnych Niemczech, zwłaszcza w Saksonii, gdzie corocznie bywał. Był też prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat średzki oraz prezesem Banku Ludowego w pobliskim Zaniemyślu. 4 lata później, w 1918 roku, tuż przed końcem wojny i odrodzeniem Rzeczypospolitej, został komendarzem, pełniącym obowiązki proboszcza, w parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Ludzisku. Organizował powstańców, z którymi pośpieszył na pomoc w oswobodzeniu przez nich Inowrocławia w 1919 roku. Od 1920 roku był administratorem okręgu duszpasterskiego przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. W 1924 roku kościół ten stał się sercem nowo erygowanej bydgoskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej pierwszym proboszczem został ksiądz Narcyz. Był skutecznym polonizatorem okręgu i parafii w owych latach zamieszkałych w dużej mierze przez Niemców. Dopiero po 1920 roku zaczęła przybywać na te tereny ludność polska. Zapoczątkował odwiedzanie parafian w ich domach, organizował polskie duszpasterstwo. Gdy proporcja Polaków do Niemców na to pozwoliła, zlikwidował kazania po niemiecku. Niemców na mszę świętą przychodziło bowiem niewielu. Pomimo skarg mniejszości niemieckiej nie uległ ich presji. Szczególną uwagę przywiązywał do duszpasterstwa dzieci. Był współorganizatorem i jednym z najaktywniejszych członków Komitetu Kolonii Feryjnych, dla którego zakupił gospodarstwa w Jastrzębcu pod Bydgoszczą. W 1924 roku z wyjazdów wakacyjnych skorzystało około 200 dzieci. Oprócz spełniania rozlicznych obowiązków duszpasterskich, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta. Od 1920 roku zasiadał w Radzie Miejskiej. Wchodził w skład kilku deputacji – bibliotecznej, teatralnej, szkolnej oraz komisji gospodarczej. W 1925 roku otrzymał instytucję kanoniczną na beneficjum dużej parafii i kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Poznaniu. Jako proboszcz kontynuował pracę restauratorską upiększającą w świątyni. W roku 1930 został mianowany przez kardynała Augusta Chlonda honorowym radcą duchownym, a w 1937 roku kanonikiem honorowym kapituły metropolitalnej w Poznaniu. Pełnił funkcję inspektora duchownego nauki religii. Podobnie jak w Bydgoszczy, i tu zajmował się dziećmi. Jednym z charakterystycznych rysów jego pasterzowania była umiejętność budowania kościołów i tworzenia wokół nich nowych parafii.
Poznaniu stało się tak w przypadku kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Winiarach, kościoła pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na Sołaczu i kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Naramowicach. Nie zaniedbywał biednych, z myślą o nich prowadził tanie kuchnie. Miał opinię dobrego kaznodziei i spowiednika. Bardzo aktywnie uczestniczył w pracach nad tworzeniem i rozwojem katolickich czasopism religijnych w Poznaniu. W końcu lat 20. i w latach 30. ubiegłego wieku był redaktorem wielu poznańskich pism parafialnych o treści wychowawczo-pastoralnej. Również w Poznaniu aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i społecznym. Wybuch II wojny światowej zastał go w Warszawie. 4 października 1939 roku został aresztowany przez niemieckie gestapo i uwięziony na Pawiaku. Zwolniono go po 2 tygodniach. Powrócił do Poznania, ale już 9 listopada 1939 roku Niemcy ponownie go aresztowali i tym razem już nie wypuścili. Osadzili go w osławionym forcie VII, poznańskim obozie koncentracyjnym, gdzie przeszedł prawdziwą gehennę. Pijani niemieccy SS-mani nawet w nocy nie dawali mu spokoju, bili go i grozili bronią, pastwili się nad nim. Mimo różnego rodzaju szykan i tortur zachowywał cierpliwość i wspierał współcierpiących nieszczęśników. Zachował pogodę ducha. W grypsie do siostry z 27 grudnia 1939 roku pisał: Wilia była trochę smutna, ale Bóg pomoże. Zdrów jestem. Wspaniałą miałem brodę, ale ją we Wilię zgoliłem. Uściski z Bogiem. 24 kwietnia 1940 roku przewieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. Był to pierwszy transport więźniów polskich do tego miejsca kaźni. 6 czerwca 1940 roku osadzono go w obozie koncentracyjnym KL Mauthausen. Pracował tam niewolniczo w kamieniołomach i przy budowie obozu. Cierpiał na dławicę piersiową, nie miał jednej nerki, a mimo tego przetrwał skrajnie trudne warunki egzystencji obozowej. Nie tylko przetrwał, dalej sprawował, na ile warunki pozwalały, posługę kapłańską, pokryjomu organizując modlitwy i nabożeństwa oraz podnosząc współwięźniów na duchu. Po pół roku, 8 grudnia 1940 roku, przewieziono go z powrotem do KL Dachau, gdzie otrzymał numer obozowy 22064. Tam pracował najpierw na plantacjach, a później w pończoszarni. Słynne były inicjowane przez niego godzinki i gorzkie żale. Nazywano go hetmanem duchowym, który pocieszał i podnosił na duchu swoim optymizmem i radosnym przyjmowaniem doświadczenia Bożego. Cieszył się sympatią wszystkich polskich więźniów. Wyczerpany ciężkimi warunkami i zapaleniem płuc, zmarł 5 grudnia 1942 roku w baraku dla niezdolnych do pracy w Dachau. Świadek zeznał, że ostatnim zabiegiem w tym niemieckim szpitalu był dany księdzu Narcyzowi zastrzyk benzyny. Jego ciało spalono w obozowym krematorium. 13 czerwca 1999 roku ksiądz Narcyz Puc został beatyfikowany w Warszawie przez świętego Jana Pawła II w gronie 108 męczenników ofiar II wojny światowej. 2 lata wcześniej, 3 czerwca 1997 roku, w czasie mszy świętej w Poznaniu, papież przypominał czasy życia i posługi księdza Narcyza. Ileż to razy wiara i nadzieja narodu polskiego była wystawiana na próbę, na bardzo ciężkie próby w tym XX wieku, który się kończy. Wystarczy przypomnieć pierwszą wojnę światową i związaną z nią determinację tych wszystkich, którzy podjęli zdecydowaną walkę o odzyskanie niepodległości. Wystarczy przypomnieć międzywojenne dwudziestolecie, w czasie którego trzeba było wszystko budować właściwie od początku. A potem przyszła II wojna światowa i straszliwa okupacja w wyniku układu między Niemcami hitlerowskimi a Rosją sowiecką, który przesądził o wymazaniu Polski jako państwa z mapy Europy. Jakże radykalnym wyzwaniem był ten okres dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Rzeczywiście, pokolenie II wojny światowej spalało się poniekąd na wielkim ołtarzu walki o utrzymanie i zapewnienie wolności ojczyzny. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu męczennikowi Narcyzowi udział w męce Chrystusa.
Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.